konferencji po meczu Pelikanu z Wartą Sieradz. Obu trenerów poprosimy o komentarz do dzisiejszego spotkania. Jako pierwszego o zabranie głosu poprosimy trenera gości, pan Tomasz Kmiecik. Proszę bardzo. Trudno powiedzieć, witam państwa serdecznie, witam państwa, którzy są tutaj obecni. Co do meczu, powiem tak, no, mecz mógł się podobać. Była szybka gra zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, była gra otwarta. Każdy z zespołów chciał wygrać. Wynik oczywiście nie jest po myśli dla nas. Natomiast to było konsekwencją tego, że zrobiliśmy w pierwszej połowie dwa wielbłądy. Nie błędy, tylko wielbłądy, które ustawiły nam to nasze granie, czyli Pelikan mógł grać z kontry, a my musieliśmy szukać swojego sposobu na zdobycie bramki kontaktowej. Po przerwie ta gra się bardziej wyrównała, powiedziałbym. Oczywiście jeszcze było sporo sytuacji, które Pelikan nie wykorzystał. Gra się wyrównała, strzeliliśmy bramkę kontaktową z rzutu karnego. Niestety za szybko straciliśmy bramkę, aczkolwiek okoliczności, które ją straciliśmy, wydaje mi się, że można było inaczej zinterpretować tą sytuację. No i ta bramka jak gdyby zamknęła nasze możliwości na to, żebyśmy mogli tutaj powalczyć o przynajmniej punkt. Mieliśmy przed tym spotkaniem trochę problemów, jeżeli chodzi o zestawienie formacji obronnej. Dlatego zdecydowałem się na granie trzema obrońcami. Niestety nasi skrzydłowi byli o wiele słabsi w tym meczu od skrzydłowych zespołu Pelikana. Tam też pojawiała się ta przewaga i to też powodowało, że tyle sytuacji Pelikan w pierwszej połowie miał bramkowych. Mecz się zakończył. Będziemy go analizować wspólnie z drużyną i na pewno będziemy wyciągać wnioski i starali się, że następny meczu u siebie już zmazać tą jak gdyby tą plamę na naszej grze i powalczyć o 3 punkty z Polonią Warszawą. Dziękuję bardzo. Teraz o komentarz poprosimy trenera gospodarzy, pan Marcin Puska. To tak jak tutaj trener powiedział, tak? Mecz szybki, dynamiczny, dużo walki zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Myślę, że mógł się podobać. Dla nas to spotkanie bardzo dobrze się rozpoczęło, tak? Bo chyba w 54 sekundzie wyszliśmy już na prowadzenie i mogliśmy, tak jak tutaj trener trafnie zauważył, zejść niżej i grać z kontry. Wiedzieliśmy, że jest problem, jeżeli chodzi o Wartę, o linię obrony. Myślałem jednak, że trener wyjdzie na czwórkę i chcieliśmy nasze ataki prowadzić głównie lewą stroną. No wyszedł trener na trzech i też było nam trochę łatwiej, tak? Bo można zauważyć, że wszystkie akcje, które prowadziliśmy w pierwszej połowie, to głównie staraliśmy się lewą stroną i tak jak trener też zauważył, no tutaj skrzydła nasze zagrały bardzo dobre spotkanie, tak? Na drugą połowę wyszliśmy z nastawieniem, żeby spokojnie utrzymać ten wynik, jednak no w takich okolicznościach też zamiast tą piłkę wyekspediować wyżej, za długo od czasu to trwało, bo Warta zdobyła bramkę z rzutu karnego, jak najbardziej słusznego i nasze szczęście to, że chwilę później my dostaliśmy rzut karny i Michał pewnie zamienił to na bramkę i można powiedzieć, że ten mecz już się zamknął. Zmieniliśmy styl gry na 4-1-4-1, przeszliśmy na 4-2-3-1, skupiliśmy się bardziej już na obronie tego wyniku. Udało się strzelić na 4. Cieszymy się bardzo, bo są to dla nas punkty bardzo ważne. Skoczyliśmy na 8 miejsce. A w przypadku, gdybyśmy tutaj dzisiaj nie wygrali, no to mogliśmy spaść bardzo nisko przy niekorzystnych innych rezultatach. Dlatego bardzo się cieszymy i szanujemy te punkty. I to tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie Marcinie, dziś w meczowej 18 zabrakło Daniela Maliny. Domyślam się, że jest to pokłosie jego słabszych ostatnich występów. Czy ten zawodnik już gdyby na dobre w tej rundzie wypadł 18, czy z czego wynika ten? Daniel Malina aktualnie trenuje z drugim zespołem, tak? A co do jego dalszej przyszłości, no to pokażę najbliższe tygodnie. O ten mecz z Widzewem chciałem się zapytać. Czy zmienia pan coś w cyklu przygotowań do niego? Bo Pelikan w meczach wyjazdowych ma w tym sezonie, nie oszukujmy się, tragiczny bilans. Jest to jeden mecz wygrany w Wikielcu, reszta to mecze przegrane. Widzew na to rywal teoretycznie najsilniejszy w tej lidze.
Czy coś pan zmieni w okresie przygotowania, jak pan zamierza podejść do tego spotkania? No, tak jak tutaj zauważył, no to jeżeli chodzi o nasze mecze wyjazdowe, no to z nikim poważnym, że tak powiem, nie wygraliśmy na wyjeździe, tak? I no coś musimy na pewno zmienić, tak? Bo mecz w Ostródzie przegraliśmy na własne życzenie po indywidualnych błędach i tak samo przegraliśmy w Nowym Dworze, tak? To tutaj nam bramkarz zdecydowanie nie pomógł, tak? W tych dwóch meczach. Teraz broni Gabriel i można powiedzieć, że te dwa mecze, te dzisiejsze, jak i z Sulejówkiem, no to zagrał on bardzo dobrze. A co do cyklu przygotowań, no na pewno wiadomo, jest to mecz, na który większość drużyn tej lidze czeka, tak? A będziemy się przygotowywać, jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne, no to tak samo, no to będziemy się pracować nad tym, abyśmy spróbowali zrobić tam jakieś punkty, tak? I bardziej się skupimy, myślę, że na grze defensywnej w tym nadchodzącym mikrocyklu. Jeszcze tylko chciałem zadać o ten wczorajszy wynik Widzewa, ten bardzo niespodziewany remis w Wikielcu 2-2. Pan gdzieś tam upatruje szansy w tym, że Widzew może będzie miał jakiś problem z formą, czy raczej pan myśli, że to może zadziałać na niekorzyść Pelikana i Widzew przystąpi do spotkania podwójnie zmotywowany, żeby... Znaczy, no ja myślę, że taki klub jak Widzew, no, po takim wyniku osiągniętym Wikielcu, no na pewno podejdzie podwójnie zmotywowany, jak nie potrójnie, tak, no ale mówię, no, nie mi oceniać ten wynik czy grę zespołu Widzewa, no bo nie wiem, co tam się dzieje, tak, i nie prowadzę tego zespołu. Okej, okay, dziękuję bardzo. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Nie ma żadnych pytań, więc na tym zakończymy. Dziękuję. Dziękuję.